Cześć, witajcie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o kotwicach i kotwiczeniu. Ja mam na imię Maciej, to jest Akademia Chopinerii. Zapraszam. Słuchajcie, często do nas dzwonicie z pytaniami, jaką kotwicę wybrać i jaką wagę tej kotwicy do łódki dobrać. Słuchajcie, dzisiaj Wam powiem o kilku rodzajach kotwic i do jakich zastosowań najbardziej się one nadają. Przede wszystkim dzielimy je na kotwice wędkarskie, które głównie trzymają swoim ciężarem bardziej, nie zaczepiają się tak często dno, chociaż te mogą już się zaczepiać. Kotwice pługowe, do których między innymi należą kotwice Brusa, Delty, CQR-y. Kotwice składane oraz kotwice typu Danforta i Hala, takie uchylne kotwice, których akurat tutaj ze sobą nie mam. Teraz jeśli chodzi o kotwice wędkarskie, mamy kilka rodzajów. Ja tutaj przywiozłem ze sobą tylko jedną, to jest kotwica River, ale są również takie całkowicie z zamkniętymi tymi przestrzeniami, to są tak zwane grzybki. Są też różne odmiany tego rivera, które mają jakieś kolce i inne wystające części, które się zaczepiają o dno. Są też kotwice wędkarskie, typowe ciężarki, oblane gumą, zwykły, prosty ciężarek. I teraz kotwice typu grzybek i river można z powodzeniem stosować we wciągarkach elektrycznych i ręcznych, które są dostępne u nas w sklepie również. O nich jakoś się nie będę dzisiaj szerzej rozgadywał. Kotwice pługowe głównie najlepiej sprawdzają się na piasku, bardzo dobrze trzymają, gorzej na kamieniach, skałach. Jeśli chodzi o kotwice składane, no na tym piasku tak średnio, coś tam będą trzymać, ale dobrze się sprawdzają na kamieniach, skałach, z jednym ważnym zastrzeżeniem, o którym powiem później. Jeśli chodzi o kotwice wędkarskie, no to wiadomo, w mule, zresztą wszystkie kotwice w mule dość dobrze trzymają, ale te zwłaszcza potrafią się ładnie zassać i całkiem fajnie, nawet na krótkich linach dobrze się kotwiczy te niewielkie łódki wędkarskie. Teraz jeśli chodzi o ciężar tej kotwicy. Najprostszym sposobem na dobranie sobie ciężaru kotwicy to jest mniej więcej długość łodzi w metrach odpowiada ilością kilogramów kotwicy, zaokrąglając to w górę. Czyli, że jeśli mamy na przykład łódkę 6-metrową, a kotwica jest na przykład 7,5 kg brus, no to lepiej wziąć 7,5 kg brus niż 5-kilowego. Także zaokrąglamy w górę. Jeśli chodzi o kotwice wędkarskie, tutaj ta zasada nie obowiązuje. Generalnie trzeba dobierać dwu, a nawet trzykrotnie większe kotwice niż to sugeruje sama długość łodzi, więc przy łódce powiedzmy 4-metrowej dobieramy sobie kotwice 8, a nawet 10-12 kg. Oczywiście przy założeniu, że chcemy kotwiczyć praktycznie w punkt, bo jeśli chcemy, żeby się kotwica zaczepiała o dno, no to musimy podać teraz tej liny znacznie więcej i przy kotwicach typu na przykład Brus czy Danfort tej liny powinniśmy podawać około 4 razy więcej niż wynosi głębokość kotwicowiska, czyli na powiedzmy 5-metrowym kotwicowisku podajemy około 20 metrów liny, żeby po prostu linka szła jak najbardziej płasko względem dna. Stosuje się jeszcze często obciążenia dla tej liny, żeby po prostu jak najbardziej zmusić tą kotwicę, żeby ona się kładła na dnie w ten sposób, a nie szła w ten sposób, jeśli linka jest za krótka, bo jak widzimy tutaj nie ma szans na żadne zaczepienie się o dno w takim przypadku. I teraz, żeby tą linkę sobie ściągnąć do dna, stosuje się najczęściej łańcuch. Tego łańcucha przy mniejszych jednostkach się stosuje 2-3 metry, zaczynając od kotwicy. Przy większych jednostkach często stosuje się sam łańcuch od początku do końca. I teraz jeśli nie chcemy koniecznie zastosować łańcucha, możemy zastosować sobie ciężarek opuszczany na lince w dół, powiedzmy
na karabinku, powiedzmy kilogramowa, ciężarek około, zapinamy sobie i opuszczamy w dół. Dobrze jest zrobić sobie no, około 2 metry przed samą kotwicą jakiś węzełek, który po prostu zatrzyma ten ciężarek w tym miejscu i będzie służył jako właśnie obciążenie liny kotwicznej, żeby sama kotwica lepiej się układała na dnie. Teraz na czym tą naszą kotwicę opuszczamy? Jak już mówiłem wcześniej, przy kotwicach, które się zaczepiają, często jest to łańcuch, często lina, a czasem łańcuch i lina. Teraz jeśli chodzi o samą linę, jaką wybrać linę? Najlepiej wybrać linę tonącą, która dodatkowo sama z siebie chce jakby się zanurzać i nie podnosi całego tego naszego układu do góry. Jednak jeśli chodzi o kotwice wędkarskie, często polecam klientom linki pływające, bo wiem z doświadczeń, że potrafią lądować w wodzie razem z kotwicą i dzięki temu można je łatwo odzyskać z wody, bo się unoszą na powierzchni. Przy tonących linkach tutaj no, jest już problem. Jeśli chodzi o tonące linki przy wędkarskich kotwicach, nie są już aż tak istotne, chociaż jeśli ktoś chce, jak najbardziej można stosować i tonące linki. Jeszcze jedna ważna rzecz, o której wcześniej wspomniałem. Chodzi o kotwiczenie się na kamienistym dnie lub w miejscach, gdzie mogą znajdować się wszelkie przeszkody, takie twardsze typu zatopione drzewa lub duże skały. Warto wtedy zastosować sobie dodatkową linkę do wyciągania kotwicy w razie gdyby utknęła na zaczepie. Większość kotwic ma, tak jak ta na przykład, takie dodatkowe oczko od tej, nazwijmy to, przeciwnej strony. Podobnie kotwice typu brusa tutaj mają dodatkowe oczko. Przywiązuje się do tego oczka niezbyt grubą linkę, najlepiej pływającą, na końcu której zostawia się jakiś niewielki pływaczek. Długość tej linki powinna być zbliżona bardzo do głębokości, ewentualnie ciut większa niż głębokość, w którym kotwicę położyliśmy. I teraz co daje nam taki pływający kawałek linki z bojką małą? Otóż po pierwsze wiemy, gdzie leży nasza kotwica. Po drugie, co ważniejsze, w razie właśnie jakiegoś zaczepu możemy łatwo kotwicę uwolnić, ciągnąc za tą właśnie linkę, wyławiając tą linkę z wody i ciągnąc za nią jakby od przeciwnej strony, nie w tę stronę, gdzie może jakiś zaczep nam to trzymać, tylko właśnie w drugą stronę i łatwo jest wtedy kotwicę uwolnić. Dzięki, że wytrwaliście do końca filmu. Jeśli się Wam podobało, dajcie łapkę w górę, subskrypcję. Wszelkie materiały, o których dzisiaj rozmawialiśmy, będą poniżej w opisie. Do zobaczenia. Cześć.